Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Cities Skylines na tym kanale. To co, idziemy dalej w tą stronę? Wydaje mi się, że tak. Tu by można jakąś taką właśnie fajną strefę mieszkalną zrobić, bo no właśnie, brak wystarczającej liczby klientów, Co z tego, że z tej kosmicznej windy wychodzi tyle pieszych? Co z tego, że te kolejki jeżdżą full zapełnione? O, tutaj pusta, ale jedzie w tamtą stronę po nich. Oni chcą wyjechać stąd tak naprawdę. Przylatują do tej kosmicznej windy, a potem jadą gdzieś dalej. Nie obchodzą ich te hotele, które tutaj postawiłem. Więc może hotelami zainteresują się ludzie, którzy będą tu mieszkać. Tu mieszkają, tam na wakacje do hotelu pojadą. Nie wiem, tak to chyba działa. Okej, zmniejszmy sobie to. Zacznijmy może od jakiejś stacji, może kolejki, tutaj na końcu na przykład. W ogóle chyba sobie nie zatrzymałem tego, co nie? O, właśnie, żeby nam się tutaj to jakoś nie ściemniło. Weźmy sobie w takim razie stację kolejki z drogą. Przypnijmy ją jakoś tutaj, odwróćmy to, żeby... Odwróć się. Okej, żeby to było równiutko, coś takiego. W tym miejscu ta stacja niech będzie. Od razu przedłużyłbym sobie tą linię, tylko zatrzymam czas, żeby ci wszyscy ludzie spod tej windy nie spanikowali, że nie ma tutaj jednak tej kolejki, żeby nie zaczęli uciekać. Okej, także będzie się dało teraz jeszcze tutaj dojechać. No i to tak naprawdę jest końcowa stacja, no bo nigdzie tam indziej już nie ma gdzie z tym jechać. Także to tyle, jeśli chodzi o kolejkę jednoszynową po tej stronie. Do tej kolejki. Oczywiście, jakiś prąd trzeba by doprowadzić. Zapisywanie gry, okej. Tutaj, dajmy sobie pod spodem takie budyneczki. Tu może jeszcze taki jeden. Do tego weźmy... A nie, woda jest. Okej, super, no. I teraz tutaj trzeba by jakoś zrobić sobie tą strefę mieszkalną. Jakoś właśnie się tak zastanawiam. Można by na przykład z tej okolicy wyjechać prosto, taką drogą z drzewkami, później zakręcić jakoś podobnie jak te drzewka, tak i tak. Dalej. Co tutaj zrobimy dalej? Odejście może gdzieś stąd, żeby nie było zbyt dużo podłączeń do głównej drogi. Podłączenie na przykład gdzieś przy kolejce, tak, żeby się dało tam jakoś łatwo przejść. Teraz stąd, z tej krzywej drogi, porobilibyśmy sobie może takie odejścia. Tylko żeby nie za daleko, tyle może być. Okej, tyle akurat może być. Tu jeszcze jakieś odejście? Tu już chyba nawet nie trzeba. To wszystko teraz, czy ja to bym chciał jakoś łączyć? No właśnie, tak raczej nieregularnie, żeby to było połączone. Tutaj, to gdzieś tak dotąd. Czy to się z tym ładnie połączy? Zróbmy tak i teraz to wyburzę. Okej, no i jakoś się połączyło. Dalej, to z tym... Jeśli już, to będzie musiało być w ten sposób. No i fajnie, właśnie taka krzywa strefa wyjdzie. To może sobie iść prosto dalej, jeśli chodzi o tą drogę. No właśnie, czy ja chcę dalej taką aleję przedłużać? Teoretycznie to już nie jest potrzebne. Moglibyśmy na przykład takie coś zrobić. Tutaj, stąd, taką drogę też do tego miejsca i to właśnie niech się tak rozgałęzia w dwie strony. Okej, ja bym tu jeszcze widział... Na przykład teraz drogę do tego miejsca i do tego i ten kwadracik w ogóle ja bym zrobił jednokierunkowy. Właśnie, czyli jak tutaj się jedzie już jedną stroną alei, to niech się dalej jedzie, tak, naokoło i na tym się po prostu będzie zawracało w ten sposób. Dobra, kolejki? No nie ma po co jej dalej prowadzić, tu nie trzeba żadnych pętli. W środku się pewnie jakiś park zrobi, czy coś takiego, zobaczymy. Dobra. Stąd odejście do środeczka, tutaj odejście do tego miejsca i połączymy się z tym, ale tego dalej już bym tam raczej nie prowadził. Jeśli już, to może jeszcze taka dróżka, okej, żeby jakoś to zapełnić i powiedzmy, że jeszcze stąd coś. No i tyle by wystarczyło. Tu, żeby to troszeczkę inaczej wyglądało, czy ja chcę z tego narożnika wychodzić? Może nie, może zróbmy to bardziej w ten sposób.
To sobie połączmy jedno z drugim i tam dalej. Też już nie idziemy. I jeszcze na przykład to z tym. Okej. Okay. No takiej dzielnicy to raczej nigdzie nie widzieliście jeszcze, więc seria będzie wyjątkowa. I to można jeszcze na przykład gdzieś tutaj dalej do rzeki, jakąś taką zwykłą, prościutką drogę. Będzie? Chyba będzie tyle tego. Teraz ścieżki dla pieszych, żeby tutaj się dało łatwiej i przejść. Niekoniecznie, no właśnie, niekoniecznie chciałbym to łączyć wszędzie drogami, ale pieszym jednak fajnie ułatwić troszeczkę życie, czy gdzieś jeszcze? Tak naprawdę chyba nawet nie potrzeba, wystarczy, jedna ścieżka, gdzie indziej to już i tak mają jak przejść. Za dużo sklepów bym tutaj nie chciał, więc raczej głównie robiłbym strefy mieszkalne, nawet chyba w ogóle bym dużych sklepów nie dawał. Jakieś może pojedyncze małe sklepiki, a tak to cała strefa mieszkalna, ewentualnie troszeczkę biur. Tu bym sobie tylko dał budynki samowystarczalne, właśnie, żeby też były bardziej w tamtym stylu. No i co, przy głównej drodze w takim razie całe to w takich budyneczkach, tutaj całe to w takich budyneczkach, gdzieś tak dotąd oczywiście. Tu jest tak troszeczkę krzywo, może właśnie w tym miejscu jakieś sklepiki by się pomieściły, o, coś takiego. Dalej, pewnie przy tym przystanku kolejki, no dokładnie, tutaj będzie więcej ludzi, więc też jakieś zakupy ewentualnie by można zrobić. Może tu gdzieś na rogu na przykład tej drogi, w sumie tutaj też może być. Dalej, jakiś na przykład jeszcze sklepik tu. Może coś tu jeszcze, taki pasek, bez przesady, tyle powinno wystarczyć. No to co, reszta to tak naprawdę już budynki mieszkalne, ewentualnie jeszcze na przykład w centrum powiedzmy, o, w centrum tego osiedla jakieś biura, tu by mogły być jeszcze jakieś biura, coś więcej, tyle, wydaje mi się, że tyle biur. Też bez przesady, a chciałbym jednak, żeby tych ludzi było serio więcej, żeby miał kto korzystać z tej kolejki, żeby miał kto potem się przesiadać na tamto metro, które zrobiłem, żeby byli ci turyści dla tych hoteli, dla tych restauracji, czy co tam jest, no także. I przy okazji więcej osób, no to też więcej wpływów z podatków, także jak najbardziej dobrze dla mnie. To sobie całe tutaj zazielenimy, dalej przy tych biurach sobie to zazielenimy. To calutkie w takiej strefie, jeszcze zaraz tu będę musiał jakieś szkoły powstawiać i inne rzeczy, żeby nie było tak, że zrobię strefę mieszkalną i nic do tego. To będzie trzeba oczywiście pouzupełniać. Tu są takie troszeczkę właśnie krzywe te tereny, więc też może nic wielkiego. Raczej właśnie takie troszeczkę mniejsze budynki. Okej, tu się może coś jeszcze wciśnie. Jeśli chodzi o ten środeczek, tu bym dał może jeszcze troszkę sklepów, bo takie krzywe te kratki są. Tutaj mieszkania dotąd, jeszcze więcej sklepików. Czy ja zapomniałem o wodzie na całej strefie? No przecież. Okej, wracamy do starych czasów, jak burmistrz Blunix nie dawał wody. Mieszkańcy się najpierw mieli wprowadzać, a potem dostawali ewentualnie wodę i mieli nie narzekać. Później to już jakoś ogarnąłem i jakoś pamiętałem chyba, żeby robić wodę przed robieniem osiedli, a teraz znowu, no właśnie. Do głównej drogi, tu można by jeszcze kawałeczek wjechać, żeby wszystko na pewno wypełnić. Do tego miejsca, tędy i gdzieś jeszcze na to kwadratowe rondo. Okej, będzie woda, wszyscy zadowoleni? Starczy wam w ogóle tej wody? Bo to idzie z tych wierzciśnień, w sumie dużo ich. Jeszcze problem jest z wodą i z prądem na tej stacji, którą ja tutaj ostatnio zrobiłem tak na przyszłość, więc mogę też przy okazji tak na przyszłość jeszcze tutaj jakąś rurę z wodą pociągnąć, coś takiego. Do tego miejsca jeszcze byście tutaj prąd chcieli, tak? No to co, prąd damy może pod tą kolejką, niech jakoś sobie idzie pięknie. Okej, także prąd tam w razie czego będzie, jakby ktoś go potrzebował. Patrzcie się, jak to się już zabudowało. Super, ile ludzi się tutaj teraz wprowadzi. A będzie ich jeszcze więcej, ponieważ zaznaczamy sobie to, zaznaczamy sobie całe to, bez wyjątku. Zaznaczamy sobie tutaj, przy tym rondzie, całe to dotąd. W środeczku nie, w środeczku to ja jakiś park raczej chcę. Coś takiego. Tu jest tak troszeczkę pusto przy tej drodze, ale to myślę, że tak może być. Tu się najwyżej troszeczkę więcej tych drzewek posadzi, tak? I tak jeszcze się patrzę. No właśnie, bo tu idzie ta droga, co nie?
I ją wypadałoby gdzieś tu do tego osiedla połączyć, żeby był jakiś przejazd. Możemy to zrobić. To jest taka żwirowa droga. Tą końcówkę sobie usunę, żeby jakoś łatwiej mi tu z tym było przejechać. Jakoś łatwiej, ładniej ten kąt, żeby wyszedł. Zrobimy sobie tą drogę jakoś w ten sposób, tutaj na zakręcie. Coś takiego przez las i tutaj do końca niech to będzie podłączone. Coś takiego? No tak, tam się wjeżdża i taka jakaś uliczka. Przy niej można by teoretycznie jeszcze jakieś domki tutaj powstawiać, co nie? Jakieś pojedyncze takie z widokiem na rzeczkę, ale to serio, nie za dużo. Taka, no, wioska powiedzmy. Tu coś jeszcze, może kawałek za tym miasteczkiem. Tu coś przy drodze, no ładne tereny, fajnie tutaj domek mieć, prosto przy rzece, może nawet więcej tych domków. Tutaj coś mniejszego. Okej, i z widoczkiem na tą taką bardziej nowoczesną strefę. No a sklepów to już tu nie będę dawać, no bo kto tu na zakupy będzie chodził. Już niech sobie podjadą tam bardziej do centrum albo w ogóle na to osiedle. To powinno im wystarczyć. Dobrze, to co? Zajmujemy się teraz tym parkiem. Ja bym ten park serio tutaj zaznaczył jako park. Niech od tego też będą troszeczkę zadowoleni. Weźmy sobie, wyznaczmy obszar parkowy tutaj. Troszeczkę go powiększę, żeby wszystkie te drogi objął sobą. Okej, coś w tym stylu. Do parku oczywiście będzie nam potrzebne jakieś wejście. Chyba zrobimy tak, jak robię to najczęściej, taki city park. I ten city park byśmy sobie odwrócili i umieścili gdzieś tak tutaj. Okej, na wprost tej drogi, tutaj z góry nawet widać ten napis, ładnie. Chociaż nie wiem, czy jeszcze troszkę by tego nie trzeba... odwrócić, lekko przesunąć, nie będzie lepiej? No, może troszkę. No i stąd. Zrobiłoby się teraz ścieżkę na pewno przez środeczek. Z drugiej strony ścieżkę przez środeczek też bym chciał, żeby właśnie tak z każdego tego narożnika dało się przejść. I teraz przy tych ścieżkach damy sobie te wszystkie atrakcje. Atrakcje, czyli... plac parkowy. Czy ja bym tu chciał mieć plac parkowy? No teoretycznie mógłby być, tylko że jeśli chciałbym mieć tu plac parkowy, to jego wypadałoby dać tak na środku, co nie? A żeby dać taki plac parkowy na środku, to będzie trzeba troszeczkę pozmieniać układ tych ścieżek jednak, żeby te ścieżki właśnie tak naokoło obchodziły ten plac. Czyli dotąd, tutaj... No właśnie, to teraz tak równo nie wyjdzie, ale to zaraz sobie jakoś poprawię. Coś takiego. Stąd robimy podłączenie tu na pewno, stąd robimy podłączenie tu i... I tu coś już nie wyjdzie. No, halo. Dobra, zrobię coś takiego i coś takiego teraz pójdzie, a tą ścieżkę w środku się po prostu wyburzy. Dobra. To sobie cofnijmy do tego miejsca, to sobie cofnijmy do tego miejsca, dalej z tym zjeżdżamy jeszcze tu, to troszeczkę, czemu to mi się tam nie trzyma, nie wiem, złapmy w takim razie za to, tutaj złapiemy za to i to sobie jeszcze kawałeczek cofniemy, jakoś tak, no mniej więcej, żeby to tam równo było, też nie musi być idealnie przecież, to jeszcze kawałeczek. Okej, no i będzie taka właśnie fajna ścieżka naokoło tego placu parkowego. A przy placu parkowym możemy robić różne rzeczy, typu kawiarnia. Może być, tylko troszkę bym ją na przykład dosunął, o, bardziej w to miejsce. W sumie jakaś konkurencyjna kawiarnia po drugiej stronie też. Patrzcie, ile tutaj ludzi chodzi. Oni z tej kolejki chyba wysiadają i idą tam do jakichś mieszkań. Okej, ale to przy okazji mogą też skorzystać właśnie z tych kawiarni. Dajmy sobie też może jakąś toaletę, ale ją na przykład byśmy tu schowali bardziej... Ło, czy wy to widzicie? Mamy kolejny poziom parku narodowego. Wreszcie, wreszcie coś tam będzie można dołożyć. Dwie takie toalety, na przykład w ten sposób, byśmy sobie umieścili. Tutaj jedna bardziej do drogi, druga do ścieżki. Dałoby się ją jeszcze kawałeczek przesunąć, no coś takiego, to gdzieś tutaj, okej, tak bardziej schowane na rogu. Co jeszcze? Mamy jeszcze punkt informacyjny. To chyba tutaj przy centrum, przy wejściu, o, przy tym od głównej bramy, przy tym placu centralnym, co nie? Takie coś. Szachy. Troszkę duże są, może tego bym tutaj jednak nie robił. Takie altanki.
No można by tak naprawdę w każdej takiej pustej przestrzeni postawić sobie jedną altankę, prawie w każdej, no bo tam są toalety, to może tam akurat nie. Tutaj taką altankę. I tu może jeszcze się taka altanka wciśnie, także w razie czego będzie można z tej kawiarni sobie podejść z jakąś kawą czy z czym, z jakimś ciasteczkiem. Do tych altanek to moglibyśmy jeszcze, o, tak rozsunąć, w takim razie tutaj będą dwie altanki, skoro jest więcej tego miejsca. Tą zieloną tutaj bardziej, okej, okay, dobrze. No jeśli chodzi o atrakcję, no to chyba tyle, no bo co tutaj więcej jeszcze na siłę wciskać? Możemy dołożyć drzewka, tak, drzewek to raczej nigdy nie za wiele, chociaż nie no, może być za wiele. Weźmy właśnie taki podobny kolor jak przy tym punkcie informacyjnym, żeby to jakoś wszystko do siebie tutaj pasowało. Okej, okay. Przy tych właśnie te toalety trzeba by jakoś oddzielić jakąś większą ilością tych drzewek może. Tu jeszcze na rogu coś może? Tylko, że się gra zapisuje, okej. Okay. Tak, w tym miejscu, no i jeszcze gdzieś w tych okolicach. Coś takiego. Tutaj. Tu może coś. No dobra, no i mamy taki fajny park. Może jeszcze mi brakuje. Tutaj drzewko, okej, okay. No, ładnie. Ładny, kwadratowy park. Z tym, z łatwym dojściem na kolejkę jednoszynową, czyli można sobie też podjechać tutaj, pooglądać, czy tam przyjść po prostu do tego parku. Dobrze, teraz może takie ważne rzeczy, których jeszcze tutaj na pewno brakuje, czyli na pewno jakaś podstawówka i podstawówkę byśmy sobie postawili na przykład w tym miejscu. Czy taka jedna podstawówka starczy na całe to osiedle? Ile tu w ogóle jest ludzi? 3184, a taka podstawówka ile dzieci zmieści? 300 chyba tylko. 545, no teoretycznie może wystarczyć, ale nie wiem, czy nie wolałbym mieć jakiejś drugiej na zapas. Może taką w stylu europejskim, troszeczkę inna, żeby była. O, dobra, tutaj jeszcze jakąś taką szkołę. Dobra, dwie takie podstawówki. Szkoła średnia też się może przydać. No, bo na tej części jest uniwersytet, to tu na przykład by mieli szkołę średnią, a na uniwersytet to by jechali gdzieś tam, ewentualnie gdzieś bardziej do miasta. I tutaj taką szkołę średnią, na przykład właśnie blisko tej kolejki, żeby mogli do tego sobie dojeżdżać w razie potrzeby. Okej. Także z edukacją mamy zrobione, park to tam jeden jest, więc może nie będę z tym szalał, ale ze zdrowiem trzeba by właśnie. Trzeba zadbać o zdrowie. Ja nie wiem, czy nawet jakiś szpital... nie no, szpital to może troszeczkę za dużo. Szpital to bardziej... Szpital to się gdzieś po tej stronie może postawi. W tym miejscu to jednak tylko jakaś klinika. I tą klinikę byśmy postawili na przykład obok szkoły średniej gdzieś, ewentualnie tutaj na rogu. Starczy wszystkim? Dobra, starcza jakoś. Jakieś krematorium, może przy tej polnej drodze, od razu postawię kilka w tym samym miejscu. Czy wy tu jeździcie jakimiś szalonymi ilościami przez to? Mam nadzieję, że nie, jakieś, dobra, troszkę was tu jeździ, ale bez przesady, naprawdę, to nie jest droga do przejazdu, tylko żeby do tych domków podjeżdżać. Proszę, woda, już jest, jeszcze prąd byście tu chcieli, pewnie. Tak, to sobie podłączmy i w ogóle zróbmy połączenie tu na drugą stronę, jeszcze jakby coś się na przykład po drodze wybudowało. Okej, okay. No co, fajne domki? Fajne, fajna okolica i z widokiem na to wszystko. Dobrze, także mamy zdrowie, mamy wywożenie zmarłych, bezpieczeństwo pożarowe, jest, tak, tutaj stawiałem dużą remizę, nie stawiałem komisariatu, także może też jakiś duży komisariat po prostu postawiłbym tu, w tej okolicy i oni wtedy też tam raczej by mieli zasięg, co nie? Pewnie, tak, takie coś wystarczy. W ogóle ktoś mi tutaj narzeka na hałas, mieszkańcy chorują. Jak tutaj z tym hałasem? Aha, bo ta kolejka wam taki hałas robi. No nie dziwię się, nie dziwię się. Poza tym tu jeszcze są sklepy. Dobrze, w takim razie zmieńmy to może. Po tej drugiej stronie to ja biura dałem, tak, a tutaj mieszkania i dla nich to jest po prostu za dużo tutaj mieszkać. Proszę bardzo, dajmy w takim razie tutaj biura. I teraz powinno być nie koreczki, tylko hałas. No właśnie, ten największy hałas, gdzie jest, to będą biura. Tu może jeszcze troszkę mają tego hałasu, ale to też już bez przesady jakoś tam może przeżyją. Nie podoba mi się to.
to, że tu jest tak pusto. Skopiowałbym takie coś, takiego mniejszego jeszcze bym skopiował. Okej, okay. Takie coś, ładniej będzie, tu można jeszcze troszkę ich podostawiać, okej. Okay. Czy ta droga taka polna szłaby jeszcze tu gdzieś tędy? Teoretycznie, no mogłaby, mogłaby. Oczywiście, mogłaby na przykład sobie stąd wychodzić. Mogłaby stąd wychodzić i przejeżdżać jakoś tędy i zrobimy podobny motyw jak po tamtej stronie, czyli jakieś takie pojedyncze domki. Tu będzie szła, no i tu się chyba będzie kończyła, chyba że przejdzie jakoś pod autostradą na drugą stronę. Albo gdzieś tam, no zobaczymy. Ale tu bym chciał właśnie mieć taką strefę jeszcze z tymi mniejszymi domkami. Czyli co? Rurę. Proszę, rurę. Do tego prąd. Dajmy prąd tędy, tędy. Ja daję prąd, wy możecie dać łapkę pod odcinkiem. Jak wam się podoba. Jak się nie podoba, to nie musicie dawać łapki. Okej. Okay. Tutaj teraz jakieś takie pojedyncze domki. Znowu bez sklepów. Na zakupy to się jeździ raczej tam gdzieś do miasta. Coś takiego. Może jeszcze po tej stronie. Jakiś taki jeden. Tu coś bliżej może tego. A, jakiś, dobra. Jakiś taki mniejszy niech będzie. I jeszcze na przykład tutaj coś. Okej, okay, ale serio. Nie za dużo tego, nie za dużo. Tylko takie raczej pojedyncze. Dobrze. Może ja zrobię teraz coś, czego nie zrobiłem przez poprzednie dwa odcinki. A żebym już nie zapomniał, to zrobię to teraz. Pamiętacie może, jak ten uniwersytet stawiałem? Postawiłem go tak na środku, a naokoło niego jest taka pusta przestrzeń. No to już dwa odcinki temu trzeba tak naprawdę było zrobić. No ale lepiej późno niż wcale to zrobić, tak? Weźmy sobie takie drzewko w tym stylu. Weźmy sobie tego moda do rysowania w linii tych drzewek. Zwiększę może troszeczkę odstęp, żeby one nie były jakoś tak super blisko siebie. Jeszcze może jeden, coś takiego, tylko że ja bym wystartował w ogóle bardziej stąd. Okej. Bardziej coś takiego, może troszeczkę bliżej jednak siebie niech będą, gdzieś tak dotąd. I po drugiej stronie to samo, czyli zaczęlibyśmy stąd i przejdziemy sobie do tego miejsca. Okej, okay, ładnie, może jeszcze z tyłu? No, mogłyby być. Tylko nie wiem, czy tutaj anarchii by nie trzeba włączyć. Anarchii. Chwila. Jest, dobra. Tylko odległość mi się nie zgadza. Takie coś? Jeszcze? Dobra, takie trzy drzewa tu po prostu wsadzę. O, dobra. Coś w tym stylu, żeby to jakoś naokoło tutaj zielono było. Super, także to chciałem zrobić, no bo w poprzednim odcinku o tym zapomniałem. I jeszcze w poprzednim. Co tutaj się dzieje? Brak wystarczającej liczby klientów. Ale halo, halo, przecież macie tyle tutaj ludzi teraz. Co wam się dzieje? Dalej narzekacie? Nie podoba mi się to. A w ogóle jak te kolejki? Bo one są pewnie pełne, co nie? 180, a tam w tamtą stronę nikt nie chce jechać. Zero. Zwiększyłbym jeszcze budżet, więcej tych pojazdów, 13, maksymalnie 13 pojazdów na tej linii może jeździć, ale mi się wydaje, że to będzie potrzebne, jeśli chcemy nadążać z wywożeniem tych ludzi tutaj na tą stację i widzę, że na metro też ich troszeczkę czeka. Czy ja złapię teraz jakiś pociąg, który jedzie w tą stronę? Jedzie w tamtą stronę, 60 na 500 osób. Czy on tutaj sam to wszystko rozwozi, wszystkich ludzi? Ile tu? Jeden tylko, no bez przesady. Cztery poproszę. Cztery, na razie cztery. To znaczy, kiedyś ta linia będzie dłuższa, więc cztery może będą miały większy sens. Ale ja się boję, że teraz, jak on tutaj się zatrzyma, dobra, 60 ludzi wysiądzie, ale właśnie, patrzcie się, od razu bierze 500. Od razu 500 ludzi wsiada, a na przystanku dalej są ludzie czekający. Także serio, potrzeba tego więcej, żeby móc ich tam wywozić. A pytanie, co oni tutaj potem robią? Wysiadają pewnie i idą na przykład, nie wiem, na stację kolejową czy coś. Możliwe, że wyjeżdżają po prostu z miasta. Nie wiem. Albo wracają do mieszkań tam. Kto wie, może też tak być. Dobrze, czyli to mamy zwiększone, to mamy zwiększone. Ja bym jeszcze pouzupełniał troszeczkę tą część, tak? Na przykład tutaj. Troszeczkę jeszcze takich krzaczków, żeby to nie było takie puste. Tutaj turyści chyba chodzą.
Ja nie wiem, albo mieszkańcy do tych domków, ale dużo ich, albo po prostu idą się przejść i z powrotem. Nie wiem, czy to tak działa w tej grze. To chyba trzeba by ustalić tą ścieżkę turystyczną, żeby tak chodzili. Sami raczej nie powinni. To jest w sumie ciekawe. Ciekawe. No dobra, niech sobie chodzą, mniejsza z tym. Ja im tam nie będę zabraniał, nie będę ich też zmuszał do tego, na siłę tam jakiejś ścieżki nie będę robił. Jeszcze jakieś drzewka, okej, okay, pojedyncze. Można by dać jeszcze jakąś linię autobusową, żeby tym wszystkim ludziom z tej okolicy było łatwiej dojść tam na tą ścieżkę, na ten przystanek kolejki jednoszynowej. Także zrobiłbym tutaj jakiś taki przystanek w środeczku. Zebrałbym jeszcze ludzi. Ta linia tak naprawdę może iść tak bardziej przez środek, gdzieś tutaj przez ten park, dalej tędy, później gdzieś przez główną drogę, no i wrócilibyśmy jakoś, okej, okay, dobra, coś takiego, taką pętlę bym zrobił po prostu po osiedlu, żeby jakoś rozwoziło mi tych ludzi i żeby też w razie czego mogli się przesiąść na tą kolejkę, ale linii autobusowej na tą główną część nie robię, jest kolejka, więc serio, proszę z tego korzystać. Tu widziałem, że jakiś problem ze zmarłym mieszkańcem, ale to raczej też już go tam jakoś wywieźli. No dobrze, czy ja coś jeszcze chcę zrobić, czy dzisiaj będzie taki krótszy odcinek? Chyba dzisiaj będzie po prostu krótszy odcinek, no dobra. Niech będzie, niech będzie. 26 minut to też nie jest jakoś strasznie mało. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie właśnie o jakiejś łapeczce w górę, piszcie jakieś komentarze z jakimiś pomysłami, albo jak coś źle zrobiłem, to możecie coś tam napisać, to może poprawię. No i co, do następnego razu, zostawcie suba, jak jesteście nowi na kanale. Cześć, cześć.